teraz poprosić o pytanie? Tak, ale czas już upłynął. Czas się liczy od końca pytania, a zadałem pytanie. Ale nie wiedziałem, czy to ja odpowiadam. Reklamacja. Nikogo innego nie było do wyboru. Aha. Został pan sam. No dobrze. Ale mamy jeszcze jedną szansę. Nie zgłaszamy się, nie musi pan trzymać dłoni. Nie muszę zgłaszać. Nie. Lucek, a po co są psy? Jak to po co? Do wychodzenia. Czyli, że jak? Czyli, że jest sobie taki człowiek i nic z tym... Dobra, ale to co, na siłę? Nie! Na siłę to cię starzy robili. Jeszcze raz. Dobra. Co ty mi tu pokazujesz, Zaki? A kurwa! To ja miałem powiedzieć kurwa, a nie ty. Patrz. No i co? Ja pierdolę, nowa wykładzina! No i mi wszystko rozjebał. No i jeszcze się pierdolę w palec przez siebie. No niech cię w pizdę wszystko weźmie, sąsiad. Było idealnie, no zobacz, coś mi zrobił. Dobra, dobra, potem ci to naprawię. Do komfortu, kurwa, pójdziesz. Kurwa, mógłbyś mi pomóc z tym. O kurwa, co się stało z tą budą? O, taki ładny pies. Nie. Więc ten wiersz może nam przeczyta. Leopoldzie, proszę mi oddać ten telefon, albo dzwonię do rodziców. Albo go schowasz, albo biorę go do dyrektora. Twój wybór. No i dobrze, ale szanuj się, synek, z takim słownictwem. No więc wiersz przeczytam. Dobrze, dusza pana Kogi to była samolubna i co jeszcze można wziąć z tekstu, że... Chuj ci w dupę! To chyba creamy cheese. Ciekawe, co ona tam robi. A założę się, że zbiera kwiaty. Wie, że nie wolno nam wychodzić, gdy Chris jest w szkole. Co jest takiego ważnego w zbieraniu kwiatów?